Cześć. Miłośnikom powieści kryminalnych z pewnością nie trzeba przedstawiać Marka Krajewskiego. Dzisiaj na kanale Czytam, bo chcę i już opowiem o książce tego autora pod tytułem Diabeł Stróż. Myślę, że Marka Krajewskiego śmiało można uznać za osobę, która przyczyniła się do tego, by gatunek powieści kryminalnych nie tylko stał się niezwykle popularny, ale również został doceniony przez czytelników i krytyków. Pamiętam, że jeszcze 2 dekady temu uważano powieści kryminalne za literaturę z niższej półki. Ale dzisiaj znajdujemy te tytuły na listach książek nagradzanych czy nominowanych w najważniejszych konkursach literackich. Sama trafiłam na Eberharda Mocka, policjanta kryminalnego zajmującego się przestępstwami kryminalnymi popełnianymi w Breslau z pewnym opóźnieniem. Na szczęście udało mi się już kilka razy spotkać z tym bohaterem. Najbardziej wierni czytelnicy za sprawą najnowszej powieści pod tytułem Diabeł Stróż śledzą losy Mocka po raz 12. O czym jest książka? Akcja powieści przenosi nas w czasie do 1934 roku. We Wrocławiu zostaje porwany pewien mężczyzna. Człowiek, który jest ojcem niepełnosprawnego chłopca Rolfa. Tym porwanym jest Sepp Frommel. Człowiek, którego dzisiaj nie nazwalibyśmy odpowiedzialnym opiekunem, bo nikt nie zabiera dzieci do kasy. Mówię o czasach, kiedy takie miejsca były zakazane i działały w ukryciu. Czytelnicy są świadkami porwania i dowiadują się, że miało miejsce ono w momencie, gdy Sepp odbywał orgię z kilkoma kobietami. Niestety, jego konkubina nie ma pojęcia, z kim zadarł jej partner i kim naprawdę jest. Nie zdaje sobie sprawy z jego podwójnego życia. Nie wie też, że i ona znalazła się w niebezpieczeństwie. Sprawa porwania trafia do Eberharda Mocka, czyli doradcy kryminalnego. Sprawę zgłasza zmartwiona panna Ida Kretschmar. Obawia się o to, co spotkało jej partnera. Niestety niewiele może powiedzieć o konkubencie, co nieco ułatwiłoby pracę policji. Szybko okazuje się, że mężczyzna jest martwy. Został zamordowany w niezwykle okrutny sposób. Sugeruje to również, że morderca chciał komuś przesłać jakiś komunikat. Nie najlepszy los czeka też Idę. Świadkiem morderstwa panny Kretschmar jest jej 8-letni syn, uznawany przez sąsiadów za idiotę. W naszych czasach 8-letni Rolf zostałby nazwany osobą autystyczną. Oczywiście w latach 30. ubiegłego wieku jeszcze nie znano takiej nazwy dla tego zaburzenia. Dziecko nie potrafiło mówić, więc trudno gorszego świadka. Tymczasem okazuje się, że osierocony chłopiec ufa tylko jednej osobie – radcy Eberhardowi. Sytuacja się komplikuje, gdyż Mock z dzieckiem u boku niewiele może zdziałać. Opiekuje się nim nie bez powodu. Nie może nikomu oddać chłopca, gdyż mały Rolf okazuje się geniuszem matematycznym. Potrafi otworzyć każdy sejf, a także w jakiś sposób świetnie się zna na grze w ruletkę. To właśnie on, 8-letni chłopiec, przyczynił się do nieoczekiwanego wzbogacenia się swojego ojca. Sepp przez to zadarł z niewłaściwymi osobami. Uruchomił mechanizm, który przyczynił się do jego zguby. Mock wkracza do tej mrocznej i groźnej krainy, by zobaczyć, kto za tym wszystkim stoi. Tymczasem przy małym Rolfie Eberhard odkrywa w sobie ogromne pokłady ojcowskich uczuć. Choć sam nie posiada rodzonego syna, to potrafi obdarzyć cierpliwą opieką osierocone dziecko. Mocka zaskakują te uczucia, których siły nie miał okazji do tej pory poznać. Książkę Marka Krajewskiego czyta się z przyjemnością. Dla mnie atrakcyjne było wkroczenie do świata, który już nie istnieje. Wrocław z 1934 roku znajduje się w nazistowskich Niemczech.
Do władzy niedawno doszli hitlerowcy i oni powoli zaczynają o wszystkim decydować. Zmieniać zasady na własne. Potrzebują też pieniędzy, by utrzymać się u władzy i zbroić. Wkrótce mają zalegalizować kasyna, żeby pieniądze wpływały do kasy państwowej. My, czytelnicy, podczas lektury z uwagą i napięciem śledzimy wydarzenia. Moim zdaniem wydawca trochę za dużo zdradził na temat fabuły powieści z tyłu na okładce, więc lepiej tego nie czytać. Dlatego też nie będę za dużo zdradzać, jeśli chodzi o fabułę, żeby nie naprowadzać nikogo na to, kim był tytułowy diabeł stróż i w jaki sposób działał. Autor odkrywa przed nami kolejne elementy układanki, a Mok, jak zwykle, prowadzi śledztwo w sposób niekonwencjonalny. Jest elegancki jak zawsze, choć w gorącym letnim Wrocławiu z małym Rolfem u boku utrzymanie takiego stanu nie zawsze będzie łatwe. Niekiedy ten erudyta będzie też musiał ubrudzić sobie ręce, a czytelnicy i tak niezmiernie darzą go wielką sympatią. Choć sama intryga jest mroczna i nie zapragnie brutalnych scen, łatwo dajemy się wprowadzić w klimat tej powieści. Myślę, że właśnie za to czytelnicy tak bardzo uwielbiają serię z Eberhardem Mokiem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów. Możesz też zasubskrybować kanał i kliknąć łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał. Do zobaczenia. Cześć!